Ojciec Syrach Janicki, medytacje franciszkańskie. Zapraszam serdecznie do medytacji franciszkańskich. Jest to okazja do tego, aby przez rozważanie myśli, słów świętego Franciszka, jego życia, na nowo zachwycić się ideałem, charyzmatem, jaki ten święty nam zostawił. Medytacje te napisałem w ciągu kilku lat. Ojciec Syrach Janicki. Czyta ojciec Eusebiusz Skorupa. 17 lutego święty Franciszek posypuje się popiołem. Lekcjo. Dlatego pewnego razu, gdy trochę wyzdrowiał po jakiejś bardzo poważnej chorobie, zastanowił się i wydawało mu się, że w czasie tej choroby miał trochę lepsze pożywienie. Choć jadł mało, gdyż z powodu wielu różnych i długotrwałych chorób nie mógł jeść. Wstając pewnego dnia, chociaż nie opuściła go jeszcze gorączka czterodniowa, polecił zwołać na placu lud Asyżu na kazanie. A gdy zakończył kazanie, nakazał im, aby nikt nie odchodził, dopóki on do nich nie wróci. I wchodząc do kościoła świętego Rufina, aż do konfesji z bratem Piotrem z Catania, który został przez niego wybrany pierwszym ministrem generalnym, i z kilkoma innymi braćmi, nakazał bratu Piotrowi, żeby mu był posłuszny i nie sprzeciwiał się, cokolwiek on będzie chciał, aby o nim powiedział i mu zrobił. I rzekł do niego brat Piotr: bracie, nie mogę ani nie powinienem chcieć czegoś innego, jak tylko to, co się tobie podoba, odnośnie mnie i ciebie. I zdejmując z siebie habit, błogosławiony Franciszek nakazał bratu Piotrowi, aby prowadził go przed ludźmi obnażonego ze sznurem, który miał na szyi, a innemu bratu kazał, aby wziął miskę pełną popiołu. Poszedł na to miejsce, gdzie on przedtem głosił kazanie, i tam wrzucił i wysypał ten popiół na jego głowę. Lecz ów brat nie posłuchał go z powodu litości i współczucia, jakie miał dla niego. Zaś brat Piotr, wstawszy, prowadził go, tak jak on mu nakazał, głośno płacząc, a z nim pozostali bracia. I gdy święty Franciszek wrócił tak obnażony przed ludzi na miejsce, w którym przedtem głosił kazanie, powiedział: wy uważacie, że jestem świętym człowiekiem, a także inni, którzy za moim przykładem opuszczają świat i wstępują do zakonu braci, przyjmując ich sposób życia. Lecz ja wyznaję przed Bogiem i wami, że w czasie tej mojej choroby jadłem mięso i rosół gotowany na mięsie. I prawie wszyscy zaczęli płakać z litości i współczucia dla niego, zwłaszcza że był wtedy wielki mróz i pora zimowa, a jego nie opuściła jeszcze gorączka czterodniowa. I bili się w piersi, oskarżając samych siebie i mówiąc: jeżeli ten święty oskarża się z takim zawstydzeniem ciała z powodu zaspokojenia swojej słusznej i oczywistej potrzeby, a znamy jego życie i widzimy, jak przez nadmierną wstrzemięźliwość i surowość, z jaką odnosił się do swego ciała od początku swego nawrócenia do Chrystusa, jest żywy w ciele, już prawie obumarłym, to cóż my nędzni zrobimy, którzy przez cały czas naszego życia żyliśmy i chcieliśmy żyć według woli i rządz ciała. Zbiór asyski. Meditatio. Raz w roku na rozpoczęcie Wielkiego Postu na naszych głowach spoczywa szczypta popiołu. Słyszymy wtedy słowa, które wprost odwołują nas do tego, kim jesteśmy i dokąd zmierzamy. Pamiętaj, że jesteś prochem i w proch się obrócisz. Przybliżyło się Królestwo Niebieskie, nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Okres, który rozpoczynamy, ma być dla nas czasem, w którym coś ma się zmienić. To czas nawrócenia i przemiany, intensywniejszego wysiłku i trudu. Trzeba to sobie bardzo wyraźnie uświadomić, ponieważ jak w żadnej innej dziedzinie grozi nam tutaj rutyna. Po prostu kolejny Wielki Post, który niewiele albo i nic nie zmieni.
Jeszcze inną pokusą może być pewne pomieszanie kolejności, a mianowicie wszystkie siły poświęcamy na nawrócenie czy uświęcenie innych, a w swoich osobistych sprawach nawet nie kiwniemy palcem. By uniknąć tych niebezpieczeństw, które mogą sprawić bezowocność tego okresu, trzeba nam u jego progu jak najgłębiej wejść w siebie. Z przytoczonego powyżej fragmentu zbioru asyskiego możemy zaczerpnąć od świętego Franciszka głęboką inspirację do przemyśleń na nasz franciszkański Wielki Post. Święty Franciszek pomimo choroby wstał po to, aby głosić kazania. Jednak nie chodziło tu tylko o same przepowiadanie Ewangelii, ale o danie wręcz wstrząsającego przykładu pokory, czyli prawdy o sobie. Czas Wielkiego Postu to dla wielu naszych braci duży wysiłek kaznodziejski. Rekolekcje wielkopostne, kazania pasyjne podczas gorzkich żali, jak każdego roku stawiają przed przepowiadającymi słuchaczami nowe wymagania. Święty Franciszek przez swój przykład chce nam powiedzieć, najpierw musi być dobre życie, a potem pouczenie. Bo jeśli jest inaczej, jest to zwykła obłuda i oszukiwanie samego siebie i słuchaczy. Popiół, którym święty Franciszek posypał sobie głowę, jest znakiem jego troski o prawdę o sobie. Jest widzialnym znakiem, że uważał się za grzesznika, a więc za kogoś potrzebującego nawrócenia, a nie zaś czci i pochwał ze strony ludzi. Dlatego też jego zachowanie było tak szczególne, wprost wykluczające wszelką ludzką chwałę i próżność. To właśnie dlatego franciszkowe przepowiadanie Ewangelii było nadzwyczaj skuteczne i niepodważane przez nikogo. Perspektywa głoszenia kazań wielkopostnych musi być zarówno dla kaznodziejów, jak i dla słuchaczy przyczyną głębszej refleksji nad jakością swego życia. Nie możemy nigdy pozwolić, by powiedziano o nas, że nakładamy ciężary, których sami nie nosimy, albo że jesteśmy słuchaczami, którzy jedynie łudzą swe serca. U progu Wielkiego Postu wypada nam nie tylko policzyć, ile serii rekolekcji mamy do wygłoszenia, czy kto je nam będzie głosił, ale także zdać sobie sprawę z tego, jak wygląda nasze życie. Im głębsze będzie pragnienie naszego nawrócenia, tym większe będą owoce wielkopostnego przepowiadania. Oracjo. Miłosierny Boże, pragniemy, tak jak to czynił święty Franciszek na początku tego nowego okresu liturgicznego, pochylić nasze głowy i przyjąć na nie szczyptę popiołu. Niech ten zewnętrzny znak w pełni odda to, co się dzieje w naszych wnętrzach. Daj nam wejść w ten nowy czas z autentycznym pragnieniem nawrócenia i przemiany. Błogosław nam na wszystkie prace wielkopostne, aby przyniosły one wielki owoc, który będzie znakiem potęgi Twego miłosierdzia.